Tegoroczna edycja 9. regaty biegu na Wielką Sowę była rekordowa pod względem zgłoszonych zawodników, których było 947, z czego 739 zawodników reprezentujących różne kluby z Polski, Niemiec, Ukrainy, Czech i Francji bezpośrednio odebrało numery startowe. Start biegu znajdował się na terenie Centrum Rekreacji Harenda, a meta była na szczycie Wielkiej Sowy 1015 metrów nad poziomem morza. Po drobnej korekcie trasy w tym roku, ponieważ właściciele ośrodka Wisła pozwolili skorzystać z ich terenu, trasa się wydłużyła o ponad 350 metrów, w związku z tym ostatecznie ona ma 9950 metrów, przewyższenie ponad 600. Jest to bieg w stylu alpejskim, to znaczy cały czas biegniemy pod górę, oczywiście są tam jakieś wypłaszczenia na chwilę, żeby sobie odpocząć, ale charakteryzuje się tym, że meta jest na górze, start jest nisko. Jest to bardzo trudny, wyczerpujący bieg, ale stwarzamy tutaj taką atmosferę, takie atrakcje na trasie, że ludzie chcą do nas przyjeżdżać i obiecują, że wrócą. Pierwszy na mecie z czasem 38 minut i 40 sekund zameldował się Polak Sylwester Lepiarz z LKB Rudnik. No jak trasa dla mnie całkiem okej, okay. Początek bardzo mocny. Troszeczkę szkoda, że tutaj właśnie po 5 kilometrze tak sporo płaskiego. Właśnie tylko, że dzisiaj miałem taką sytuację, że praktycznie odpoczywałem na zbiegach i na tym płaskim, tak tylko lekko pod górkę. Tuż za Polakiem plasowali się dwaj zawodnicy z Ukrainy, Andrzej Starzyński i Paweł Olijnik. Ten bieg, można powiedzieć, jest częścią mojego przygotowania i bardzo się cieszę, że tu przyjechałem. Tu jest bardzo miła atmosfera, jest bardzo dobre warunki, jest gdzie popracować, jest ciężka trasa. No i miłe ludzie, uśmiechy i przede wszystkim góry. Góry ja lubię i także lubię tutaj wracać. Wśród kobiet najlepszą zawodniczką okazała się Dominika Stelmach zespołu Duklanowski Team, osiągając czas 43 minut i 32 sekund. No bieg jest fantastyczny, bezbiegowy, tutaj w ogóle nie idzie się. Cały czas można biec. Naprawdę bieg dla wszystkich zaczynających przygodę z biegami górskimi. Na drugim miejscu plasowała się Anna Fitzner, a na trzecim Dominika Wiśniewska-Ulfik. No dzisiaj było trochę ciężko, ponieważ wczoraj startowałam w zawodach typu z serii Red Bull na skoczni narciarską w Strzelbskim Plesie. Także jednak trochę odczuwałam ten bieg, bo dwa razy trzeba było tam pokonać skocznię. Ale biegło się całkiem fajnie, dzisiaj jest dosyć rzeźko, także fajnie. Bieg na Wielką Sowę jest organizowany w ramach Mistrzostw Polski Lekarzy w biegu alpejskim i Mistrzostw Polski Weteranów w biegu górskim, w klasyfikacji której najlepszym był zawodnik z Polski Ryszard Janusz. Wszystkie górki, które były podbiegi, wszystko wybiegałem. Tam, że niektórzy, z tego co ja widziałem, młodzież szła pod górkę. Organizatorami tegorocznej edycji byli wójt gminy Nowa Ruda i Centrum Kultury gminy Nowa Ruda. Mam zaszczyt mieć tutaj honorowy patronat nad tym wspaniałym wydarzeniem, nad tym już kultowym biegiem na Wielką Sowę. No w tym roku rekord, gościmy ponad 700, chyba 30 czy 40 zawodników, jeszcze się nie zorientowałam, ale wiem, że było bardzo dużo osób. No jest to bieg kultowy z tego względu, że już drugi rok z rzędu mamy Złotą Kozicę i to dzięki naszym wspaniałym zawodnikom. Już 3 lata temu, odpowiadając na potrzeby zawodników, zorganizowaliśmy po raz pierwszy minisowe, czyli biegi dla dzieci. Spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem. Startują w minisowie nie tylko dzieci zawodników z biegu głównego, ale również uczestniczą dzieci z gminy Nowa Ruda. Rodzice specjalnie przywożą ich na tylko i wyłącznie na bieg na minisowe. Wszystkich zainteresowanych dokładnymi wynikami zawodów odsyłamy na stronę internetową datasport.pl. Za rok przed nami wielkie przedsięwzięcie, jubileusz, 10. edycja, która jest dla nas bardzo ważna. Chcemy, żeby było to wydarzenie wyjątkowe. Liczymy na kolejny rekord frekwencji. Już dzisiaj zapraszamy zawodniczki i zawodników z Polski i ze świata.